Widzowie, normalnie przechadzałem się po Wojanowicach. Jest teraz moja warta, więc sprawdzam, co się dzieje. I zauważyłem jedną rzecz, po której od razu włączyłem nagrywanie. Spójrzcie. Brakuje domku świnki Pepy. Wiecie, o co chodzi? To jest ten domek, który kiedyś wybudowałem, jak robiłem trolla bodajże świnki Pepy. Ale on też był dosyć charakterystyczny, się zrobił. I spójrzcie, nie ma go. Nie ma go, no nie widać go stąd nigdzie. Jest pusto, a gdyby tego było mało, widzowie, ostatnio na odcinku Upaliona zniknął jego wieżowiec, więc cały czas znikają budowle z Wojanowic i powiem wam, to już się wymyka spod kontroli. Wojanowice zaraz będą puste. Zaraz Wojanowice wrócą do momentu, w którym w ogóle odnalazłem tą wioskę i nic tutaj nie zostanie. Ja nie wiem, czy teraz powinniśmy jakoś się zastanawiać nad opuszczaniem tej wioski, bo ewidentnie przypomniałem sobie, co haker powiedział. Haker powiedział, że macie 3 dni na opuszczenie wioski, inaczej nie będziecie mieli do czego wracać. Więc my tutaj się zbroimy do walki, ale co jeżeli po prostu haker będzie usuwał te budowle i wcale się nam nie pokaże za te 3 dni, tylko usunie resztę budowli? Co wtedy? Widzowie, nie wiem, czy będziemy mieli jakiś duży wybór. Idę szybko do Paliona i zaraz tam pójdziemy razem, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Więc szybciutko tutaj Palion! Palion! O! Cześć, co tak? Co się dzieje? Jest, znowu wiesz, coś się dzieje, no błagam. Mam wartę, stary, i spójrz tam, przed siebie. Nie widzisz tutaj, bo to. Cię zakrywają, nie widziałeś tego, bo słuchaj, tutaj zakrywają ci te tutaj drzewka grzybowe. Chodź z tej strony. Czy tutaj ci czegoś nie brakuje? Zobacz, zobacz. Świnka. Tak, domek Pepo. Świnki Pepy, no widzowie. To jest już przesada, to już jest przesada. Znika coraz więcej budowli. Znikła, już mówiłem widzom, że na twoim odcinku znikł twój wieżowiec. Spójrzcie. Wojanowice znikają, już tak pusto wszędzie. Nie, jest fest pusto. Co to znaczy? Co, jest znowu wiadomość? No. Pokaż. I no znowu jest wiadomość, patrz. Zegar tyka. Tyk, tyk, tyk. Ej, on jest creepy, powiem ci, ten haker jest creepy. Tyk. O ile to w ogóle haker, widzowie, chociaż no pełno widzów też pisze, że to musi być haker albo on, haker albo on. Bo tutaj jest czarny kolor, tylko co by oznaczał ten zielony, co nie? Ale zegar tyka, co to oznacza, Palion? No jasne, zegar, że to no oznacza... Zegar tyka, no musimy uciekać, no co ci mam powiedzieć, że musimy uciekać. Tylko, że wiesz, my... O! O, stary, na moich oczach zniknął! Dosłownie tutaj stałem i zniknął ten grzyb! To. Stary, tutaj były dwa grzyby, zniknął to na moich grzyb? Oczach! Tak! No patrz! Były faktycznie. Dwa! Faktycznie! Na moich oczach patrzyłem na ciebie, stary, i zniknął w ciągu sekundy! W ciągu sekundy! Za mną! Nie, jestem... Co się... Co? Co? Czemu ten statek tak dziwnie drgnął? Jaki statek? Ten statek? Jakby... No! Co to się odwala? I może on tutaj jest teraz, w tym momencie, Palion? Halo, panie? Weź halo? Nas zostaw! Weź nas zostaw, okej? Okay? Nie, no zaraz wszystko zniknie na tych Wojanowicach, przecież... Widzowie będą załamani, oni kochają to miasto. Ale to, nie wiem, my się tak zbroimy, my się tutaj tak przygotowujemy, Palion. A co jeżeli my po prostu nie mamy wyboru i musimy opuścić tą wioskę, jeżeli chcemy, żeby ona została cała? Co jeżeli po prostu nie mamy innego... O, decyduj. Stary, patrz, patrz! No mówiłem, że coś drgało, no. Mówiłem, że... Jezus, nie, ja jestem przerażony. Uciekamy? Uciekamy? Co mam robić? O, ale stałem na tym! Dobra, uciekam, stary, ja się cykam. Idziemy do nubka, może będzie nubek akurat, ja się cykam. Nubka? Tu już jest przesada, to już jest po prostu przesada. Tak, tak, tak. No właśnie, ja poszedłem od razu do ciebie, ale mieliśmy od razu pójść też do nubka. Nubek, jesteś nubek? Tutaj? Nubek. Nubek? Nubka nie ma chyba na serwerze. Gdzie jest Nubek? Albo nie uciekł widzę go. Nie wiem, może uciekł z przerażenia. Nie wiem, stary, ale to już jest lekka przesada. Powiem ci tak. Jeżeli mielibyśmy cokolwiek teraz robić, musielibyśmy chyba po prostu uciekać z tych Wojanowic. Nie wiem, czy mamy jakikolwiek inny wybór. O, jest jego koń. Jest jego koń. O, koń żyje, chociaż tyle. Ej, nie, nie. Stary. Ale, nie, jaki plan? Uciekamy stąd? Bo ja już jestem przerażony, naprawdę. Ale nie możemy sami, musimy... Nie miałem. Musimy na nubka jakoś poczekać, stary. Nie wiem, może powiemy mu... Nie wiem, widzowie, w tym momencie ja mam mentik. Mieliśmy zostać na Wojanowicach, ale jednak będziemy musieli chyba jakoś zdecydować się, że ruszamy, że uciekamy. Chociaż jeszcze sprawdzimy, nie sprawdzaliśmy tej części chyba Wojanowic. Może coś tutaj też ja zniknęło. Ja nie chcę, żeby mój dom zniknął. Przecież tyle to... Policję ile budowałeś? Budowaliśmy? No stary, to jest... Nawet nie pamiętam. Wszystko to, co znika, to po prostu jest historia Wojanowic. Wojanowice na naszych oczach znikają, a my nie możemy nic z tym zrobić. Wyobraź sobie, jakby też zniknął stadion cały. Nie, o, stary. Nie, no błagam, to są setki godzin pracy, daj mi na... Naprawdę. To są odcinki.
Ojeju, patrz, tam są więźniowie. To są odcinki, to są przygody, to jest historia. Za policją jestem, za policją w sumie, tutaj. To jest historia i ona na naszych oczach po prostu się wymazuje. Nie wiem, czy mamy jakiekolwiek inne wyjście, bo co jeżeli my się zbroimy, a haker wcale, wiesz jak działają hakerzy, nie? Hakerzy działają w taki sposób. Oni mają wszystko gdzieś, oni po prostu jeden przycisk. Tak. Postukają coś w komputerku i nie ma, nie o to chodzi. Oni nawet nie muszą w ogóle wchodzić na serwery, oni robią to jakoś zdalnie po prostu. Więc co jeżeli to jest walka z jakąś postacią, której nigdy nie pokonamy i po prostu. Nie wiem, no nie było ona jeszcze jest tak strasznej ona postaci. Jest po prostu nienamacalna. Nienamacalna. Nie Ej, ale tutaj jest w sumie wszystko póki co git. Dziwne, że spójrz. Jakby się miał uwziąć na nubka, to spójrz. Już by dawno tutaj tej głowy nie było, więc wydaje mi się, że to... mnie przeraża, bo my sobie tak biegamy i my teraz patrzymy dosłownie, co zniknie zaraz, czy z czegoś nie znikło. Ja nie wiem, jak w ogóle możemy tak myśleć, no przecież... Nie wiem, no dosłownie przy nas, ja stałem na tej rakiecie. Stary, zobacz, jak pusto tam jest bez tej rakiety i bez tego domku. To jest wszędzie pusto, wiesz, popatrz, tam nie ma wieżowców, tu nie ma wieżowców, to jest wszędzie pusto. To nie są te same Wojanowice, stary, ja nie wiem, ja... Myślę, że Wojanowice to nawet nie tylko wioska, to po prostu to, no, to jest takie charakterystyczne te budowle były, że kiedy ich nie ma, to ja już nie czuję się jakbym był na Wojanowicach, nie? Ja się czuję jakbym był na czymś w ogóle innym, to nie ty jest chcesz, wioska nie wiem, już. Uciekać? Chcesz uciekać stąd? No nie mamy chyba wyjścia, stary. Nie wiem, będę musiał, widzowie, będziemy idę musieli... Idę się pakować. Nie no, ale stary, nie wiem czy jeszcze teraz. Nie no, musimy chyba teraz, on powiedział, że mamy. Ile? Że mamy 3 dni, czy tam 4? No, ostatnia ja pakuję, ostatnia pakuję szansa. Pakuję swoje płyty, ja stąd idę. A co masz jakby do spakowania? Sprawdźmy, czy ty masz dużo rzeczy? Nie no, ja tu mam mnóstwo, ale ja wezmę to, co potrzebne. Ja nie? Mam mega. Wow! Patrz jaką masz skrzynię tutaj. No właśnie, to ja... ale ja wezmę to, co potrzebne, ja nie będę tutaj już się przejmował tymi rzeczami. Ale nie możemy wyjść bez Nubka i bez Kati, musimy na nich poczekać jakoś. Ja nie wiem, gdzie oni teraz się podzieli, w ogóle gdzie jest Kati. No, ale gdzie to przeczekamy, no? O nie, stary, nie wyjdziemy teraz stąd, no nie, źle. O, tu, dobra. Dobra, chodźmy, chodźmy do mnie, weźmiemy szalkerowe skrzynie, może już się spakujemy. I po prostu jak się spakujemy, to poczekamy jeszcze na Nuba, na Kati i jak się pojawią, to byśmy cokolwiek, wiesz, zrobili jeszcze. Co jest? No patrz, na naszych oczach, patrz, to jest informacja na ziemi. Na naszych oczach zniknęła ta świątynia. Jezu, moje serce, trzymaj mnie, trzymaj. Nie, dobra, to już jest przesada. Jakby... Dobra, czytam. Co tu jest znowu? No, dawaj. To wasz ostatni dzień na tej wiosce. Radzę wam opuścić Wojanowice. Nie macie ze mną szans. To wasza ostatnia szansa. Nie będziecie mieli do czego wracać. Chy, kropka. To jest haker, stary, jak nic, potwierdziło to się. Gdzieś. Potwierdziło się, stary. No nie, co ty zrobiłeś, Palion? Nie, no nie cykaj, nie cykaj się. Ej, ale widzowie, sami widzicie, to jest to, o czym to słowo... My o tym rozmawialiśmy przed chwilą, on może nas podsłuchiwać teraz to, co mówimy. No pewnie, że podsłuchuje. Haker, kocham cię. Hej, haker, weź nam zostaw tę wioskę, co my ci takiego zrobiliśmy? Świątynia, tu był ślub brany, tu... Z palionką był ślub. Ale zobacz, jak tu pusto. Zobacz, jak to pusto, stary, zobacz, jak to pusto! Wszystkie wspomnienia rujnują się, znikają po prostu. Ale to nawet na naszych oczach! Stary, ja się boję podejść do mojego domku teraz po moje rzeczy, bo co jeżeli on usunie mój domek tylko dlatego, że tam obok jesteśmy? Ja nie wiem, czy my powinniśmy stać teraz w miejscu i po prostu czekać na innych? Toit, nie bierzmy nic, damy radę sobie w dziczy, weźmiemy coś zrobić, damy radę w dziczy sami. No, ale ja się boję, że potem nie będzie do czego wracać, chociaż ja mam ten... Dobra, nie będę mówił co mam, sam wiesz co mam, w jakiej skrzyni, sam wiesz co mam. Tak, tylko go nie ma, no przecież co nam to da, przecież on ci kliknie zaraz, nawet nie mów co, on ci kliknie jeden przycisk. Ej, no nie właśnie, miał. On może usunąć z ekwipunku pewnie nawet rzeczy, ale sami widzicie, widzowie, potwierdziło się, ha! To oznacza, że to jest początek, pewnie pierwsza litera jego, jego imienia, haker. Haker jest przez samo H, czyli haker, tak to na pewno haker. Sam potwierdził, że to jest nasz ostatni dzień, widzowie. Nie mamy chyba innego wyjścia, ale będę musiał się jeszcze spytać oczywiście kogo? Was. Musimy was się spytać, czy my mamy zostać na tej wiosce, czy mamy iść dalej i nie wiem, odnaleźć jakieś nowe, jakby, Wnosimy nie wiem, się. Wziąć wszystko od zera zrobić, ale to, wiesz, stary, on nie, może nie. Wtedy wrócić i w ciągu sekundy znowu nam rozwalić kolejną wioskę. Czemu? My to, nie mamy to, pewności. To, co tu jest, stary, to, co tu jest, powinno tu zostać. Weźmy tylko sobie zbrojki, idziemy po prostu w dzicz. Schowajmy się, przeczekamy, nie wiem, przyjdziemy tu za 3 dni i sprawdzimy, czy coś się usunęło, jak nas nie ma. Jeżeli nas nie było i nic się nie usunie, to znaczy, że... Nie wiem. Dobra, ale musimy na pewno poczekać jeszcze na Nubka i Kati. Musimy zrobić jakieś miejsce zbiórki. Razem może to będzie miejsce zbiórki, stary.
tutaj, może to. No, to jest ostateczna wiadomość. To chodź, napiszemy jeszcze tabliczkę u Kati, bo dawno jej nie ma. O, tutaj jest jeszcze jedna tabliczka. No, to jest weziom, no. I napiszę tutaj tabliczkę, jeżeli ona wejdzie na serwer, żeby wiedziała, nie? Żeby wiedziała. Dobra, poinformujemy ją. Kati, tutaj Wojan i Palion. Wioskę zaatakował haker. No. Musisz uciekać z nami. Miejsce. Cagi nie będzie. A cagi nie będzie. Świątynia. Ile mamy czekać na Kati? Cagi nie będzie, bo Nubek będzie. Nubek będzie, a Kati nie widziałem dawno. Cagi nie będzie. Jakiej nie będzie? Nie wiem, trzeba będzie dać jej jakieś ślady, żeby ona wiedziała, gdzie pójść, tylko wiesz. No. Nie możemy dać jej śladów takich, żeby haker dowiedział się, gdzie to jest, co nie? Kwiatek, jakiś jeden kwiatek. Musimy dać w ramkę kwiatek i pokazać jej, że niech się kieruje tym kwiatkiem. No. Jeden faktycznie kwiatek, tylko. Jeden jakiś kwiatek charakterystyczny. Co to mógłby być? Gdzie ona ma takie jakby duży, kwiatki? Duży, to musi być duży kwiatek, to duży. Sprawdźmy, kwiatek. Gdzie tutaj są. Jakie ona ma najczęściej kwiatki wokół domku, co nie? Dobra, czekaj, miejsce, jeszcze napiszę jej tutaj, dokończę, że musisz uciekać z nami, miejsce zbiórki świątynia. Ta tu są jakieś, tu są jakieś, na... piwonia, może taki będzie idealny, bo jest różowy. Tak, została ona zniszczona. Okej, okay, dobra, jaki kwiatek jeszcze raz? Tutaj, tu, chodź. Gdzie ty jesteś? O, tu jest kwiatek, tu są piwonie. Piwonia, tu, no. Robimy tak i tu, i piszesz jej. Kieruj się tym. Nie, stary, nie możesz tak mówić na głos. Ja myślę, że ona musi się domyśleć z czego. Dobra. Nie można tego napisać, przecież haker nie jest też głupi, nie? Wydaje mi się, że dobra. On to albo jakieś nawiązanie, nie wiem, coś co ładnie pachnie, kieruj się tym, cokolwiek. Myślę, że możesz zostawić ten kwiatek. Tylko żeby nie pisać jej otwarcie, tutaj, z tą tabliczkę z kwiatkiem. Ja zrobię tak, ja zrobię właśnie może nie tabliczkę, ale damy po prostu tak. O, tak. O, no. I tak. Tak, przecież wtedy haker, wiesz, pomyśli, że pewnie to jest jej ozdoba po prostu w domku, nie? Weźmy dużo tych właśnie piwoni. Weź wszystko, wezmę i wszystko. I my sobie właśnie tutaj i tutaj, patrz, w takim dziwnym miejscu, zrobisz tak. I to będzie, haker będzie myślał, że to jest ozdoba. A jednak to będzie coś takiego, no Kata tak, wiesz, już tak. Wiedziała o co chodzi, no to będzie znak, to będzie znak. I my to, jeszcze wezmę sobie właśnie więcej dirta. My to posadzimy jak będziemy szli już w jakąś stronę prawdopodobnie. No musimy jeszcze pomyśleć jaka, nie? No, będziemy musieli zdecydować widzowie w ogóle gdzie pójść. Jeżeli wy macie jakiś pomysł to oczywiście piszcie. Potrzebujemy teraz was jak pomoc. Nigdy. Więc pomoc. Piszcie, ej, co jest? Co jest? Wszystkie świnie wypuścił. Nie. Zamykamy za... Kurde. Jak my mamy to zamknąć, stary, jak ona tutaj... No nie, no stary! Ale to jest masakra, nie? Co tu nie się wiem, odwala nie w wiem, tym nie momencie? Wiem. Spalać świnie, no. No nie, no to już jest dość już mam. Ja myślałem, że już będzie spokój. No czemu one tak wyłażą? Przestańcie włazić. Dobra, dobra. Udało się. A jeszcze tu. Dobra. Kurde, te świnie, zabijamy je, dawaj, zabijamy, bo one... Musimy posprzątać tu teraz. Ja nie mogę. Stary, no nie, no musimy, już nie możemy się ruszać, musimy zostać w tym miejscu. Czekamy do jutra będziemy czekać. Kto się pojawi, ten się pojawi, trzeba jeszcze Nubkowi napisać tylko tabliczkę. I będziemy się tutaj jutro zrobimy widzieć, te ślady, Kati, właśnie, zrobimy te ślady. Tak, tak, o ile, jak się nie pokaże, co, nie? No i tak, Nubkowi tak, też tak, trzeba tak. Będzie dać znać, jemu zostawimy, wiesz co, nie, stary, na pewno. Na pewno Wilbur, wiesz uważaj. Co. O, na pewno wiesz co, trzeba będzie zostawić Nubkowi, ale nie mów tego na głos, bo... Nie możemy nic mówić takiego, no, to jest, trzeba to jest powalone, że nawet nie wiem, czy jakiś kącik nawet znajdziemy taki. Ej, coś we mnie strzeliło? O Jezu, dobra, to jest szkielet. Już nie, błagam, nie strasz. Ja nie mogę, ej, ale ja sobie zabiorę to mięsko, bo pewnie nam się przyda na przygodę, dobra. Dobra. Z wymuszoną przygodę. Dobra. Widzowie, my tutaj zostajemy. Ustalimy, jeszcze napiszemy Nubkowi tabliczkę, do której tutaj zostajemy, Palion. Do jutra pewnie gdzieś do 14. Tak. Jutro tak. O 14 stąd ruszamy. Spadamy. Jeszcze możemy pomyśleć. Wy jeszcze nam napiszcie. Będziemy czytać wasze komentarze, gdzie powinniśmy się kierować. I może na odcinku wybierzemy właśnie miejsce, do którego pójdziemy z waszych komentarzy, więc piszcie. No i kibicujcie nam, bo nie jest lekko, widzowie. Całe Wojanowice znikają dosłownie. Dobra, trzymajcie się, cześć.